Cześć, witam wszystkich serdecznie, jestem Tarocista Faun. Zapraszam do obejrzenia filmu, na którym opowiem o tym, jak dalece pandemia koronawirusa wpłynie na losy całego świata, jakie zmiany zajdą w świecie na skutek pandemii. Nim jednak przejdę do głównego tematu, chciałbym złożyć Wam wszystkim serdeczne życzenia zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. No i mokrego dyngusa, bo dzisiaj mamy poniedziałek świąteczny, mokry poniedziałek, czyli dyngus, do którego świętowania raczej nie będzie okazji, bo raczej zostajemy wszystkich w domach. Z tym w domach oczywiście możemy troszeczkę wzajemnie się wodą pooblewać. Zachęcam do podtrzymywania tradycji, zachęcam do zabawy, może do tego, żeby troszeczkę się odstresować, troszeczkę się wyluzować, troszeczkę się pośmiać. Jeszcze chwilkę chciałbym powiedzieć parę słów o sobie, bo pewnie ktoś z Was widzi mnie po raz pierwszy i zastanawia się, kim jestem. Wypada mi więc się przedstawić. Jestem tarocista Faun, jestem wróżbitą, zajmuję się zawodowo przepowiadaniem przyszłości na podstawie odczytów z kart Tarota, z run, z kart Lenormand, z kart cygańskich. Korzystam także z numerologii. Jestem jednym z bardziej znanych wróżbitów w Polsce. Wielu z Was mnie zna, wielu z Was regularnie korzysta z moich usług. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za zaufanie, bardzo Wam wszystkim dziękuję, wszystkim Wam, którzy jesteście, gorąco wszystkim dziękuję za wszystkie subskrypcje. W ostatnim czasie wiele przybyło nowych, więc tym większa to dla mnie przyjemność, większa satysfakcja. Gorąco dziękuję oczywiście za wszystkie polubienia, za wszystkie lajki. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy odwiedzają moją stronę Tarocista Faun. Chciałem jeszcze w kilku słowach przypomnieć o moich wróżbach i sprawdzić przewidywalność moich prognoz, bo oczywiście wróżbita rozlicza się przede wszystkim z tego, na ile jego prognozy są prawdziwe, na ile jego prognozy są odpowiadają wprawdzie, na ile są celne i trafione. Przypomnę, że przepowiadałem, że konsekwencje koronawirusa, że skala epidemii, że skutki dla świata będą wręcz katastrofalne, gigantyczne i bardzo, bardzo poważne. Niestety widzimy, że ta prognoza się spełniła, że Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię, że koronawirus niestety dotarł do prawie wszystkich krajów świata. Przepowiadałem, że w Polsce, na szczęście dla nas wszystkich, ta skala zagrożenia, skala koronawirusa będzie nie tak tragiczna. Nie odczujemy tego tak tragicznie jak inne kraje i to na szczęście się sprawdza. Jest u nas zdecydowanie mniej przypadków niż w takich krajach jak Stany Zjednoczone, jak Wielka Brytania, jak Włochy czy Hiszpania. Na szczęście. I kochani, chciałbym, żebyśmy wszyscy to doceniali, tak? Żebyśmy jakby byli wdzięczni, że no, za to przede wszystkim, że żyjemy, że w większości przypadków nasi bliscy są zdrowi, że cieszą się zdrowiem, że nie zachorowali. Bądźmy za to wdzięczni. No i cieszmy się, że taki jest stan rzeczy, że na szczęście nasz kraj wychodzi z tego wszystkiego obronną ręką. Przepowiadałem niestety także, że będą straszliwe konsekwencje straszliwe ekonomiczne, gospodarcze konsekwencje dla świata. Widzimy, że ta prognoza już też się spełnia, bo w samych tylko Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie, nie wiem na ile mam aktualne dane, w ostatnim czasie bezrobocie skoczyło do 6%, a wiem, że prognoza była taka, że wkrótce osiągnie 10%. Z danych, które pamiętam, w krótkim czasie 10 milionów Amerykanów miało zostać pozbawionych pracy. Z
sprawdzałem, jak to będzie wyglądać w Polsce. Na szczęście konsekwencje gospodarcze, konsekwencje ekonomiczne dla Polski nie będą tak dotkliwe. Mówiłem o tym w specjalnym, w odrębnym filmiku. Kto z Was nie widział, to zapraszam do obejrzenia. Oczywiście te konsekwencje będą, bo siłą rzeczy muszą wystąpić w dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce, w czasie ponadnarodowych koncernów. Wszelkie problemy w jednym kraju, a tutaj mamy problemy właściwie na całym świecie, muszą dotknąć wszystkich. Ale jak mówiłem, tutaj nasz kraj znów będzie miał trochę w tym wszystkim szczęścia. Nie będzie to dla nas tak dotkliwe, jak na przykład dla Stanów Zjednoczonych czy dla innych krajów. Kochani, też przypomnę, że niestety mówiłem o tym, przestrzegałem o tym, że czeka nas w życiu politycznym, że czeka nas w kraju ze strony władz, ze strony polityków nieuczciwość, oszukiwanie nas, manipulowanie. No i niestety dzieje się to na naszych oczach. Władza w tej chwili zabrania nam już praktycznie wszystkiego, sobie nie odmawia niczego, widać, że są równi i równiejsi, my nie mamy prawa do wychodzenia z domu, władza świętuje sobie eventy z okazji rocznicy katastrofy samolotu prezydenckiego, my nie możemy odwiedzać bliskich na cmentarzu, są politycy, którzy mogą to robić i tak dalej, i tak dalej. Co do odbywających się wyborów, kolejna kwestia, tutaj też widzimy niestety manipulacje ze strony władzy, łamanie demokratycznych, podstawowych standardów. No niestety tak właśnie jak przestrzegałem, jak ostrzegałem. Przechodzę już teraz do głównego tematu tego filmu, którym jest to, jak dalece koronawirus zmieni losy świata. Otóż musimy wszyscy zdawać sobie sprawę z tego, warto zdać sobie sprawę z tego, że dzieje się na naszych oczach jakby kończy się pewna epoka, kończy się pewien czas w dziejach ludzkości, w dziejach świata, w dziejach planety i zaczyna się coś nowego. Coś się kończy, coś się zaczyna. Tak jak w tarocie mamy kartę śmierci, która pokazuje właśnie bolesny koniec czegoś, żeby coś innego mogło się narodzić. Tak właśnie tą śmiercią jest koronawirus. On coś kończy w dziejach ludzkości, kończy pewien rozdział. Ja przypomnę, bo ci, którzy interesują się pewnie ezoteryką, którzy interesują się różnymi sprawami, wiedzą, że starodawny, świetny, bardzo dokładny, jak na owe lata, bardzo nowoczesny kalendarz Majów kończył się na roku 2018. Dało to swego czasu pole do domysłów, że rok 2018 będzie apokalipsą, będzie końcem ludzkości, że nastąpi zagłada ludzkości. Tymczasem to wcale nie tak. Nie następuje jakby koniec świata w dosłownym tego słowa znaczeniu. Natomiast następuje koniec pewnej epoki, jak powiedziałem, tak? I najprawdopodobniej właśnie starożytni Majowie potrafili to przewidzieć. Potrafili jakby to przekazać, konstruując ten swój kalendarz. Mieli wiedzę, że w tym czasie, w którym my obecnie żyjemy, następuje pewien kres. Coś się kończy, by mogło się zacząć coś nowego. Jakie zmiany nas czekają? To pytanie zadałem kartom Tarota, zadałem runom. No i wkrótce się z Wami i za chwilkę się z Wami podzielę, powiem o tym, co odpowiedziały na moje pytanie. Przypomnę, że przestrzegałem, że koronawirus, że światowa pandemia przyniesie bardzo poważne konsekwencje
dla światowej gospodarki bardzo poważne konsekwencje ekonomiczne. Będzie ubywać miejsc pracy, wiele przedsiębiorstw, wiele dużych przedsiębiorstw splajtuje, zbankrutuje. Wiele osób się najprawdopodobniej wzbogaci przy okazji. Jak to zwykle bywa, ktoś musi stracić, żeby ktoś inny mógł zyskać. Czyli wszystko razem bardzo niespokojne, bardzo nerwowe, dużo oczywiście olbrzymi niepokój inwestorów, olbrzymie bankructwa. Wiele osób, i to wiele osób bardzo zamożnych, straci bardzo duże pieniądze, straci bardzo duże majątki. Ci, którzy interesują się historią, na pewno wiedzą, że tak już zwykle bywało, że konsekwencją kryzysów ekonomicznych, a niewątpliwie konsekwencją pandemii koronawirusa będzie właśnie globalny kryzys ekonomiczny, bardzo, bardzo poważny, gigantycznych rozmiarów, być może nawet poważniejszy od kryzysu z lat 30. XX wieku, czyli naprawdę bardzo poważny. A przypomnę, że konsekwencją tego kryzysu z lat 30. XX wieku był pośrednio wybuch II wojny światowej, tak? Więc bardzo często jest tak, że konsekwencją tych kryzysów gospodarczych są wojny. No i wszystko wskazuje na to, że tak będzie i niestety tym razem. Wykonałem kilka odczytów moich kart. Już je szczegółowo omówię. Mam zwyczaj zapisywać wszelkie odczyty właśnie na takie dotyczące poważnych tematów. Zresztą moje prywatne wróżby sporządzane dla siebie także zapisuję. Natomiast oczywiście nie zapisuję nigdy wróżb wykonywanych na zamówienie dla prywatnych klientów. Sprawdzałem, jakie będą skutki koronawirusa dla światowej gospodarki i świata. I tutaj pierwszą kartą była Królowa Buław, mówiąca o dużej, bardzo dużej nerwowości z tym związanej. Drugą kartą było Umiarkowanie, mówiące zawsze w moich odczytach o takim braku, o takiej inercji, o takiej bierności, o takim braku postępu, braku działania. Kolejną kartą była bardzo niepokojąca karta Dziesiątki Mieczy, czyli wielkiego smutku, bólu, pewnego rodzaju katastrofy. Potem kolejny bardzo niepokojący karty Trójka Monet i Wieża. Wieża jest to przez wielu tarocistów uważana za najgorszą, najtragiczniejszą z kart Tarota, mówiąca o nagłej katastrofie. Kolejna karta mówi o tym, że wrócimy do czegoś z przeszłości. To jest karta szóstki kielichów. I mamy też karty Księżyca, mówiąca zawsze w moich odczuciach o pewnych machinacjach, o pewnych oszustwach, i Pustelnika. Czyli jakie będą skutki koronawirusa dla światowej gospodarki? Bieda, regres, ubywanie miejsc pracy, mniejsze dochody przeciętnych zjadaczy chleba. Jeszcze w tych wszystkich kartach widzę jakby swego rodzaju izolację, o czym mówi karta Pustelnika, o czym mówi karta Księżyca, czyli że poszczególne państwa będą realizować swoje partykularne interesy, że być może rozpadną się sojusze, rozpadną się wielkie bloki polityczne czy militarne, jak Unia Europejska czy NATO. Wykonałem także kolejne odczyty Tarota. Dzisiaj zapytałem, co zmieni się w świecie na skutek koronawirusa. Mamy Królowę Kielichów, mamy Dwójkę Monet, mamy kochanków, ale co tutaj jest ciekawe, co tutaj jest najbardziej uderzające,
Mam wrażenie, że rozpocznie się coś nowego w kwestii religijności. Bardzo możliwe, że w takiej sytuacji, no powiedzmy sobie szczerze, że we współczesnym świecie ludzie byli zajęci, zwłaszcza ci, którzy mieszkali w krajach rozwiniętych, w Europie, w krajach zachodnich, byli zajęci głównie konsumpcją, byli zajęci głównie bogaceniem się, kupowaniem i wydawaniem pieniędzy. Bardzo możliwe, że zmiany, które zajdą, o których za chwilę, nakłonią ludzi do szukania wartości duchowych, wartości religijnych. Ja tutaj widzę właśnie jakby powiew świeżości, jeśli chodzi o religię, o poszukiwania duchowe, o poszukiwanie nowych wartości religijnych, nowej wiary, chęci uwierzenia w coś nowego. Ale niestety przy tym wszystkim mamy też karty mówiące o niepokojach militarnych, tak bym to uznał, czy może bez owijania w bawełnę, po prostu o wojnach, o konfliktach militarnych. To są niepokojące karty piątki buław, asa mieczy i dziesiątki monet. Dosłownie ja widzę w tych kartach to, że będą toczyć się wojny o bogactwa, być może o bogactwa naturalne, o wpływy. Bardzo możliwe, że będą to też wojny toczone o zasoby naturalne. No, i tak się mówi, że w świecie zacznie brakować z czasem nawet zwykłej pitnej wody, że będą toczone wojny o to właśnie, co jest niezbędne do życia. Karta śmierci, która tutaj się pojawiła, jakby oznaczając naszą teraźniejszość i najbliższe wypadki, mówi nie tylko o licznych ofiarach koronawirusa w świecie, ale także i o tym, że jak już mówiłem, na naszych oczach kończy się jakaś epoka w dziejach ludzkości. Coś się kończy, mogło się zacząć coś nowego. Jeszcze zapytałem, jak będzie wyglądał świat po pandemii? Jakie zmiany w nim zajdą? I właściwie tutaj nie ma, tutaj to pytanie postawiłem runom, wylosowane runy Dagas, Bergamo, Jera, Isa, Turisas, Bunio, Otala, Hagar, Pertro. Jak mówię o tym samym, co wcześniej już przedstawiłem, czyli że no będzie kryzys ekonomiczny, na naszych oczach właściwie już on ma miejsce. Następstwem kryzysu ekonomicznego jest rosnąca bieda społeczeństw, są rosnące trudności finansowe, bezrobocie. Następstwem tego wszystkiego zwykle są wojny, konflikty militarne, konflikty o wpływy, o zyski, o bogactwa, o zasoby naturalne i militarne. Świat, który z tego wszystkiego powstanie, który wyłoni się z tej pożogi, czy może odbuduje się z tej pożogi, bo niewątpliwie ta pożoga, jak mówiłem, zakończy, czy już kończy pewien rozdział w dziejach ludzkości, będzie światem innym, będzie światem nowych sojuszy, nowych bloków. A także myślę, że przede wszystkim, to jest może w tym wszystkim najważniejsze, będzie światem nowych wartości, nowych filozofii, nowych religii, nowych prądów, inaczej postawionych akcentów. To w sumie już wszystko, co miałem dzisiaj w dzisiejszym filmie do zakomunikowania. Może nie są, zapewne nie są to najlepsze nowiny, ale tak skupiając się na pozytywach, pamiętajmy o tym, co wciąż podtrzymuje,
czyli o tym, że nasz kraj jakby z tego wszystkiego wychodzi o tyle obronną ręką, że i skala kryzysu, i skala biedy będzie u nas mniejsza niż w innych krajach, i skala samej epidemii będzie mniejsza. No i w tym szukajmy optymizmu, w tym szukajmy pociechy. Kochani, ja często podkreślam, że w moich prognozach, w moich wróżbach ja zawsze mówię prawdę. Ja nigdy nie oszukuję, nie ubarwiam, nie daję jakby złudnych nadziei, bo uważam, że taka jest rola wróżbity, żeby mówić prawdę, żeby przestrzegać przed przyszłością, żeby mówić o tym, co się wydarzy, żeby ludzie byli na te przyszłe wydarzenia przygotowani, żeby jakoś się mogli przygotować. Z własnego doświadczenia wiem, że zdecydowanie jednak lepiej jest wiedzieć, co nastąpi, no bo wtedy możemy się przygotować. Jeśli na przykład będziemy wiedzieć, że możemy mieć problemy z pracą, czy wręcz ją stracić, no to będziemy oszczędzać pieniądze i będziemy mieć coś odłożone na czarną godzinę, tak? To tylko taki przykład mówiący o tym, że lepiej być przygotowanym na nadchodzące wypadki i jakoś się do tego ustosunkować, jakoś się uzbroić. Więc ja zawsze mówię prawdę, uważam, że taki jest obowiązek wróżbity. Skoro już mamy pewien talent, pewne zdolności, które zostały nam dane przez siły wyższe, a my sami je rozwijaliśmy, dokształcaliśmy się, doskonaliśmy je, no to jest to dane nam w jakimś celu, prawda? Dane nam po to, żebyśmy o tym mówili, co widzimy, co w przyszłości się wydarzy i przygotowali na to innych. Kochani, bardzo dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie. Oczywiście wszystkich zapraszam do subskrybowania. Zapraszam też do korzystania z moich wróżb, porad. Można się ze mną kontaktować poprzez fanpage'a na Facebooku Tarcista Faun, czy też telefonicznie. Numer telefonu zawsze jest podany pod filmem na YouTubie, jest też na moim profilu na Facebooku, na stronie Tarcista Faun. Zapraszam, można pytać o zdrowie, można pytać o finanse, o pracę. Myślę, że w obecnej sytuacji warto sprawdzić o tym, jakie są perspektywy odnośnie pracy, na ile każdy z nas, na ile ty możesz być spokojny w tej chwili o swoją pracę, czy może masz szukać innej, czy masz poważnie się zastanowić nad swoją przyszłością, czy na razie możesz być spokojny. Warto sobie sprawdzić. Naprawdę u mnie zachęcam. To wszystko, kochani. Życzę wam odpoczynku. Życzę wam, żebyście się nie poddawali, żebyście byli no pełni nadziei, że kiedyś to wszystko jednak odmieni się na lepsze. Tego wszyscy sobie życzmy. Życzę wam wszystkim zdrowia, wesołych świąt. Trzymajcie się. Bye.